Właśnie, troszeczkę czasu, troszeczkę wrzaski. Przecież mają ogromne znaczenie dla uczelni, bo z istniejących 80 rozporządzeń chcemy zejść do 25, a może... Już uniwersytet działa, czynny. Konstytucja dla nauki jest jednym czynny. Z założeń projektu reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który został zaprezentowany we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Tak. Przed nami informacje ze świata. Radio Koniec. Obcokrajowcy pracujący w Polsce wysłali do swoich domów prawie 10 miliardów złotych. Transfer dotyczy okresu od stycznia do czerwca. Jest to o 62% więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Jak wskazuje jeden z dzienników, polski rynek pracy szeroko otworzył drzwi dla pracowników z zagranicy. W pierwszej połowie roku polscy przedsiębiorcy wydali prawie 950 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców. Tak wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o połowę więcej niż przed rokiem. Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istule, ocenia, że napływ imigracji zarobkowej do Polski może się nasilić. Napływ obcokrajowców nieuchronnie związany z tym transferem przez nich za granicę części środków zarobionych w Polsce do własnych rodzin. To jest wszystko zwyczajnie nieuniknione. To zjawisko będzie się jeszcze w najbliższym czasie nasilać. Jest to efekt rosnącego tempa wzrostu gospodarczego Polski, rosnących potrzeb zatrudnieniowych naszych pracodawców. Musimy się do tego przyzwyczaić, musimy sobie z tym radzić. Nie jest to zjawisko transferów za granicę nie jest zjawiskiem dobrym, ale nie jest też czymś, co mogłoby zachwiać równowagą naszej gospodarki, co mogłoby w nią w sposób odczuwalny dla nas istotnie uderzyć. Wśród obcokrajowców pracujących w Polsce wiodą Ukraińcy. W pierwszej połowie tego roku wydanych zostało ponad 108 tysięcy pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. 91 tysięcy dotyczyło Ukrainy. Rok wcześniej zezwoleń było o połowę mniej. Z ponad 52 tysięcy, około 43 tysięcy odniosło się do naszych wschodnich sąsiadów. Kwoty transferów z tytułu wynagrodzeń cudzoziemców są wyższe od pieniędzy przesyłanych przez Polaków pracujących za granicą krócej niż rok. Według danych NBP w drugim kwartale do kraju napłynęło z tego tytułu 3 miliardy 100 milionów złotych. Witam. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie umiarkowane, wzrastające do dużego i deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wschodzie do 20 stopni na południu na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy porywisty, osiągający nad morzem do 65 km na godzinę. Południowy, a na południu w Warszawie 1012 hektopaskali. To były wiadomości w Radiu Maryja. Co to za charakter pisma? Który? No mój! Najebany jesteś czy coś, czemu jak pierwsze pisma? A ja lubię wołami, bo wiesz, wiadomo o co chodzi. Bo ta litka to ona pisze tak ciup, ale też nie wyraźnie, bo ja to chociaż nie mogę się domyślić. I co dodała? Bardzo serdecznie zapraszam. Lipska? Program spotkania jest następujący. Nie, ona się cię wyprowadza do Międzylesia i śniadanie o 8, no to już gdzie ta 8. Ta już chyba pojechała do Międzylesia i... Transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz recital... Widać, nie mam pytania, ktoś tam jej daje, bo to... To tu przebyłeś na Nikę? Tak. Rysia widział mnie w telewizji, to pałem, ale patrzę, jak ma wzrost. No na Nikę, bo, ale jakie dziadostwo, słuchaj, zawsze były czaszki, stały zastawione, a tu kolnerzy nosili bardzo dużo, co prawda, ale nie było takiego stołu, wiesz, z kaczką, jak to się mówi. Ale co ci tam zaprosił? Ale zawsze chodzę. Słuchaj, wiesz co zaprosił? Sam kierownik Gazety Wyborczej. Ale ciebie zaprosił? Zaprosił, tak. Miałeś wejściówkę? Na słowo, jak dyrektor zaprasza Michnik, to jest święto. Adam Michnik? Tak. Kanonik Waldemar Hanas, redaktor... Szła taka Ewka, kabaje, gruba. I ksiądz profesor...
i mówi, słuchaj, nikt nikt za mną, a ona mówi, możemy, ja proszę bardzo. Bo Żydzi są bardzo gościnni. Skąd? Ja gościnni, co mają, to wiesz. Ale co roku to mówi ci taka wyżerka, tylko że ludzie do toreb składali te mięsa, nie było komu jeść, potem kanapki zostawały. A tu były tylko kanapeczki nosili kelnerzy pięknie. I pełno oczywiście może. Boska, kto przyjdzie, bym z nią rozmawiał. No i tak. Z orzeczeniem? Tak. A poszukam. A słuchaj, dzwoni numerek. A co mam ci dodać? Nie, to ja tak jest jedna kawa. Jak też Marii Panny w Warszawie, Ursusie i 13 listopada w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku. Słuchaj, może tak trajcie. Balony. Nie, normalnie. Róża nic przemienia. Nie ma sprawy, której nie można by rozwiązać przez modlitwę różańcową. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, także dzięki modlitwie naszych rodaków. Uśle różańca i potrzebie modlitwę za ojczyznę czytamy w naszym dzienniku. Niedziela dla rodzin. Wolne niedziele dla pracowników handlu obiecywano w kampanii wyborczej. To byłoby dopełnienie 500+. Nie zgadzamy się na żadne półśrodki, mówi Tadeusz Majchrowicz z Solidarności. Razem obronimy życie. W naszym dzienniku nowy cykl księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Każde ludzkie życie ma swoją wartość i jest wartością. Politycy powinni wpływać na opinię publiczną, aby zyskać jak najszersze poparcie w społeczeństwie do prawa do życia. Muzeum już za rok. Pierwsze w Polsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce już wkrótce będzie mogło działać zgodnie ze swoim zadaniem. Szczegóły w naszym dzienniku. Kulinaria. Owocowy zakątek. Gruszki w miodzie ze śliwkami oraz inne wypróbowane przepisy siostry Teresy. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej klasy polskiej. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. 7 października w Polsce będzie potężna modlitwa. Zapraszamy do tej modlitwy. Jest to inicjatywa ludzi świeckich, którzy zgłosili się do Konferencji Episkopatu Polski i Konferencja Episkopatu Polski pobłogosławiła tę sprawę. Udział w wydarzeniu zapowiedziały 22 diecezje graniczne. Wyznaczonych zostało 319 kościołów stacyjnych. Organizatorzy spodziewają się wielu tysięcy ludzi modlących się. Jak